paczkę, która nie mieści się w kadr. Ale nie szkodzi. Był to bardzo spontaniczny zakup, który mogę zaliczyć do moich zakupów ekonomicznych, czyli bardzo tanich. Pokusiłam się na tego konika pod wpływem mojej Wavy. Doszłam do wniosku, że skoro z nią mi tak ładnie wyszła renowacja, to spróbuję jeszcze jednego chodzącego konika uratować. I oto chodzący Tawny z 2006 roku. Nie ma grzywy i przycięty ogon. Nie ma też żadnego wyposażenia. Damskie siodło, pochodzące od dużo starszych modeli, jest niekompletne, połamane i zszyte za pomocą nitki. Ciekawy patent. Jednak nie nadaje się do niczego. Ponieważ koń jest na baterię, nie mogę go wrzucić do wody. Wyczyszczę go za pomocą nawilżanych chusteczek do sprzątania. Czas na pozbycie się włosów z ogona. Niestety przy użyciu szczypiec część włosów zamiast grzecznie wyjść pęka i zostaje wewnątrz. Także pozostaje mi wyciąganie włosów rękami. Ten ogon nie daje się tak łatwo usunąć jak u Sprinta. Tak jak już wspominałam, włosy łatwo pękają, są dość cienkie i wewnętrzne zabezpieczenia mocno je blokują. Staram się znaleźć środek i spróbować je wyciągać od wewnątrz. Po wyciągnięciu części jest ich już mniej i łatwiej się poddają. Nie polecam jednak tej zabawy, bo kosztowała mnie sporo cierpliwości i czasu. Ogon zabezpieczony był sznureczkami i plastikową obrączką, którą niełatwo było wyciągnąć. Grzywa jest tak krótko przycięta, że ciężko ją uchwycić. Spróbuję rozpiąć dolne łączenie szyi. Staram się bardzo, by nie pękło nic więcej. Udało się. Teraz będzie nieco łatwiej manewrować. A to niespodzianka. Foliowej bazy tu prawie nie ma. Włosy wyglądają naklejone. Pod szczypcami po prostu się kruszą. Konia bez włosów. Oto co zostało z grzywy, sterta z trzępek. Oto nowe włosy dla klaczki. Tym razem wykorzystam zakupiony wcześniej henlon. Te włosy robiły na mnie lepsze wrażenie out of the box. Są przyjemniejsze w dotyku, nie puszą się. Odmierzyłam sobie ilość, którą chcę wykorzystać i spięłam.
Zanim zamontuję je na koniu, upiorę je w płynie do prania tkanin delikatnych. Płukam w gorącej wodzie. A następnie w bardzo zimnej. Na koniec zamoczę je w wodzie z płynem do płukania tkanin. Po praniu nie widzę większej różnicy w teksturze włosów. Tak jak w przypadku każdego konika, w środku jest beleczka, przez którą są przewleczone włosy ogona. Żeby solidnie zamontować ogon, najpierw przewlekę nad beleczką drucik. Teraz przez powstałą pętelkę z drucika przewlekę włosy. I najgorsza część. Muszę wyciągnąć drucik tak, żeby włosy zostały przewleczone przez tą beleczkę w środku. To jest naprawdę bardzo trudne. Dużo trudniejsze niż w przypadku sprinta. Ponieważ w środku są wystające łączenia i śrubki, które skutecznie utrudniają tą operację. A ja chcę, żeby koń miał piękny i gęsty ogon. Więc wzięłam praktycznie maksymalną możliwą ilość włosów. Szydełko jest nieocenionym pomocnikiem. I znów mój plan się udał. Teraz rozczeszę włosy. Zabezpieczę je trytką. Obetnę nierówne końcówki i ogon gotowy. I nawet nie widać trytki. Mam tu włosy, od których będę oddzielała drobniejsze pasemka. Pasemko wiążę grubszą nitką. Następnie sklejam za pomocą kleju na gorąco. Tak przygotowane pasemko odkładam. W ten sposób przygotowuję pasma z całości odmierzonych włosów. Mam gotowe wszystkie pasma. Zaplanowałam, że ta klacz będzie miała grzywkę. I chciałabym, by ona się sama układała.
Dlatego wybiorę teraz najgrubsze z pasm i odłożę. Pasemka będę doklejała do siebie, by stworzyć segmenty grzywy. Tym razem kleję je z odwrotnej strony niż w przypadku mojej kasztanki. Wtedy kleiłam je bok do boku, a teraz od frontu. Do pierwszego segmentu grzywy doklejam pod kątem pasmo, które będzie grzywką. I zabieram się za tworzenie dalszych segmentów. Mam już gotowe wszystkie trzy segmenty. Teraz wzmocnię łączenie pasm kleju z obu stron na każdym segmencie. Na koniec dodam jeszcze trochę superglue. Grzywa jest gotowa. Tuż przed jej zamontowaniem odcinam sznureczki. Muszę rozszerzyć szczelinę grzywy, by móc wsunąć w nią pasma. Zaczynam od tego z grzywką. Grzywa wyszła mi bardzo gęsta i to trochę komplikuje jej montaż. No i gotowe. Grzywa jest naprawdę bardzo, bardzo gęsta. Nowe włosy mają to do siebie, że sterczą nad głową. Dlatego spacyfikuję je moją suszarko-lokówką. Zauważam, że henlonowe włosy za nic mają moją suszarko-lokówkę. Jeśli chodzi o stylizację, to dają się ułożyć, jednak ich faktura pozostaje bez zmian. Przygotowałam dla klaczki nową uprząż, czaprak i ozdoby. Wszystko to zrobiłam własnoręcznie. Pozostaje na razie przy gotowych siodłach, jeszcze nie zgłębiłam tego tematu.
Na stanie miałam srebrne, elastyczne siodło od podróbka Kali. Ubieranie zaczynam od ogłowia. Jest wykonane ze srebrnego, skóropodobnego materiału i zapina się na haczyk w okolicy skroni. Następnie dżinsowy czaprak i srebrne siodło. Układając je, odgarniam włosy i sprawdzam, czy nie przygniotłam ozdobnych kwiatków. Czaprak układam tak, aby siodło nigdzie nie obcierało konia. Siodło jest od podróbka Kali. Konik ten prawdopodobnie należał do klona Barbie, jakim jest lalka Defa Lucy, więc nazwałam klaczkę Lucynka. Na kółka uzdy zapinam z obu stron ozdoby z kwiatkami. Na grzywie zapinam spinki. Wodza zapina się haczykami na dolnych kółkach uzdy. Na koniec duża ozdobna spinka na ogon. A tak Lucynka maszeruje i rży. Jest w pełni sprawna. Zapraszam na mojego bloga poświęconego głównie koniom, ale także i psom i lalkom Barbie.